Witajcie z Puszczy. No dzisiaj 27 kwietnia i praktycznie prace ze stawem zostały zakończone, no wyjąwszy może ukończenie pomostu, ale w tym już woda nie będzie przeszkadzała. Zakupiłem ze sklepu Sadzawka zestaw lilii wodnych. No to jest sklep z taką roślinnością właśnie wodną, błotną, do miejsc cienistych. No i posiadają dość spory wybór właśnie też lilii. Sprowadziłem zestaw do dużego stawu, czy do średniego stawu. Tak się ta pozycja tam u nich nazywa. Okazało się, że przyszło bodajże 12 łącznie lilii różnych odmian. Po 3 z różnych kolorów. Lilie czerwone, jednego gatunku, różowe, żółte, no i białe. No i pomysł jest taki, żeby ten staw obsadzić jak na razie liliami po części, a częściowo lotosami wodnymi. Dla lotosów zarezerwowałem miejsca najcieplejsze, czyli takie, które będą położone w najpłytszej wodzie, czyli tam przy tej grobli na wprost. A co do lilii, no to już właściwie przystąpiłem do sadzenia i na ten moment na najgłębszej wodzie, czyli takiej gdzieś do metra głębokości, 80 cm być może, po napełnieniu będą rosły dwie odmiany. Pierwszą odmianą jest odmiana Attraction. To jest odmiana bodajże różowa, a obok odmiana Holandia, będąca odmianą czerwoną. Wybierałem tak praktycznie nie do końca według kolorów, tylko według wymagań roślin. Okazuje się, że lilie różnych gatunków rosną na różnych głębokościach. No, zależy to od wielkości roślin i tego, jakie długie liście wypuszczają. Więc powiedzmy największe oczywiście będą na wodzie najgłębszej. I stąd właśnie zacząłem od odmiany Attraction. Tutaj są posadzone 3 na ten moment rośliny. I dalej odmiana Holandia, która jest na takiej wody do 80 cm. No ta pierwsza była bodajże do metra głębokości. No i w miarę tego, jak się będzie napełniał staw, będę się starał obsadzać kolejne miejsca. Zostały mi jeszcze lilie dwóch kolejnych odmian. Odmiany żółtej i białej. Odmiana żółta jest bardziej odporna na miejsca półcieniste. Może rosnąć również w takich miejscach. Więc prawdopodobnie zostanie posadzona tutaj. A chodzi o to, że tutaj drzewa rzucają cień, szczególnie przed południem. No i faktycznie tego słońca tutaj będzie trochę mniej niż po tej drugiej stronie stawu. Więc tutaj prawdopodobnie w okolicach tej wysepki będą posadzone rośliny odmiany białej. Także 4 odmiany na dzień dzisiejszy lilii. I co do lotosów, no to poczekamy, aż się woda jeszcze co nieco ogrzeje. Na razie stoją w tunelu foliowym i prawdopodobnie w połowie maja trafią na miejsca tam, w tych najpłytszych obszarach, przy tamtej grobli. Także tam będzie najcieplej, najbardziej nasłonecznione miejsce. No i zobaczymy, jak sobie poradzą w naszym polskim klimacie. Dzięki. Na razie. Tak, no i mamy dzień kolejny. Dalej ładna pogoda, ciepło, słonecznie. No więc finał sadzenia lilii. Do 2 odmian posadzonych wczoraj, mniej więcej w tamtej części stawu, doszły 2 kolejne. Tutaj między tymi korzeniami poszły lilie odmiany Gonere. Jest to odmiana biała, takiej średniej wielkości. No i tak do 60 cm piszą, może rosnąć pod wodą na takiej głębokości. Jest to miejsce słoneczne, a tutaj bardziej po lewej stronie, zresztą widać moje świeże tropy, posadziłem 3 rośliny odmiany Joy Tomocik. Ja rozumiem, że to jakaś odmiana biorąca się od nazwiska i to jest odmiana żółta, mogąca rosnąć zarówno w słońcu, jak i w półcieniu.
a w tym miejscu ze względu na rosnące przy stawie wysokie drzewa tego cienia jest dosyć, więc chyba tylko jedna z tych moich odmian nadawała się tutaj. Także tak to będzie wyglądało: żółte, białe, różowe i czerwone lilie. Czekam jeszcze na nawóz, który prawdopodobnie dzisiaj przyjdzie, i trochę roślin błotnych, a potem podniosę poziom wody do maksimum. Także jeszcze rzut oka na forsycje, które dostały w końcu słońce i ciepło. Pozdrawiam serdecznie.